Dzień dobry, witam Państwa. W kolejnym programie to warto wiedzieć. Dzisiaj pomówimy sobie o ordynacji wyborczej, a całość zatytułowana jest Striptis wyborczej ordynacji. Autorem tego tekstu jest profesor Mirosław Matyja. Czym jest ordynacja wyborcza? Ordynacja wyborcza lub system wyborczy do Sejmu Rzeczpospolitej to nic innego jak zbiór przepisów. Wchodzących w skład tak zwanego prawa wyborczego. Regulują one sposób przeprowadzania wyborów do niższej Izby Parlamentu, a w szczególności zasady wyłaniania ich zwycięzców i podziału mandatów do tego organu. Gdzie możemy znaleźć zasady ordynacji wyborczej? Oczywiście w konstytucji i ustawie zwanej kodeksem wyborczym. I teraz gwoli wyjaśnienia. Prawo wyborcze bierne oznacza, że można być wybranym i można kandydować. Prawo wyborcze czynne oznacza prawo do wybierania czyli mogę wybierać. Tezą tego artykułu jest, że bierne prawo wyborcze nie jest demokratyczne w Polsce niestety. I teraz sprawdzimy sobie to krok po kroku. Zasady konstytucyjne. Konstytucja Rzeczpospolitej w artykule 4 ustanawia zasadę suwerenności narodu stwierdzając Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Warto to zapamiętać. To jest artykuł 4, czyli władza zwierzchnia należy do narodu, a naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio – czy kiedyś Państwo się spotkali, że naród coś bezpośrednio? Bo ja chyba nie. Z kolei, w artykule 32 Konstytucji RP ustanawia zasadę równości wobec prawa. Wszyscy są równi wobec prawa. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. No, tutaj jeszcze na marginesie można dodać, że dyskryminacja w życiu gospodarczym jest na pełen gwizdek, bo państwowe firmy mają o wiele lepsze warunki do, do pracy niż firmy prywatne. I teraz nikt nie może być dyskryminowany. Zasadę tę w odniesieniu do możliwości ubiegania się o pełnienie stanowisk państwowych potwierdza zresztą artykuł 60 konstytucji, który mówi: obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych. Mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach. Ciekawe, bo według mnie to w ogóle nie jest spełnione. Z kolei artykuł 96 Konstytucji określa, że Sejm składa się z 460 posłów, a wyboru do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. To jest punkt drugi artykułu 96. Ja jeszcze przypomnę jeszcze raz artykuł 4. Władza zwierzchnia należy do narodu, naród sprawuje przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Ustawa z dnia 5 stycznia roku 2011. Kodeks wyborczy to akt prawny regulujący w sposób konkretny prawo wyborcze w Polsce. Zawiera on przepisy dotyczące przeprowadzania wyborów parlamentarnych, wyborów prezydenckich, wyborów samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego. To tyle tytułem podstaw prawnych, które są jasno zdefiniowane i brzmią nawet, jakby to ująć, nawet dumnie. Konstytucja stanowi więc jednoznacznie, że wybory w Polsce są pięcioprzymi pięcioprzymiotnikowe. Powszechne, równe, bezpośrednie, proporcjonalne i tajne. Powszechne, równe, bezpośrednie, proporcjonalne i tajne. A jak do zapisów Konstytucji ma się kodeks wyborczy? Przymiotniki, jakie zostały użyte w artykule 96 Konstytucji, nigdzie nie zostały ściśle zdefiniowane, co oznacza, że można posługiwać się ich logiczną wykładnią. Również kodeks wyborczy ich nie definiuje. Ale zawiera takie przepisy szczegółowe, które niestety wykraczają poza logikę zapisów konstytucyjnych. No bo skoro wybory mają być powszechne i równe, to znaczy, że każdy obywatel korzystając ze swego czynnego i biernego prawa wyborczego, powinien mieć takie same prawa na każdym etapie procesu wyborczego. O jego wyborze na posła powinni decydować jedynie wszyscy wyborcy i nikt inny powtórzę bo skoro wybory mają być powszechne i równe to znaczy że każdy obywatel korzystając ze swego czynnego i biernego prawa wyborczego powinien mieć takie same prawa na każdym etapie procesu wyborczego zatem o jego wyborze na posła powinni decydować jedynie wszyscy wyborcy i nikt inny z kolei bezpośredniość wyborów oznacza że nie można jednemu kandydatowi przekazywać głosów oddanych na innego kandydata bez wyraźnej zgody wyborcy, który ten głos oddał. Polski problem polega na tym, że zasady te są wielokrotnie łamane przez obowiązujące w Polsce prawo wyborcze, konkretnie przez kodeks wyborczy. A zatem mamy taką sytuację, że konstytucja, to jest jedno źródło prawa, to jest główne źródło prawa, po czym to prawo jest Przeinaczane, łamane, zmieniane przez konkretnie kodeks wyborczy. Skandalem, procederem, nikczemnością, hamstwem, draństwem, cynizmem, perfidią, ergo naruszeniem prawa jest to, że w Polsce występuje prawne uzależnienie skorzystania z, z biernego prawa wyborczego od woli kierownictwa partii lub kierownictwa organizacji, która tworzy komitet wyborczy. Czyli to, czy dostaniemy się na listy, zależy od szefów partii. No i to jest właśnie złamanie tego prawa, konstytucyjnego prawa. Kodeks wyborczy nie przewiduje indywidualnego ubiegania się o mandat posła i wymusza tym samym kolektywną, czyli partyjną formę wyborów do Sejmu. Narusza to w sposób oczywisty bierne prawo wyborcze obywatela, albowiem konstytucja. Nigdzie nie określa, że o stanowisko posła można ubiegać się tylko w ramach listy partyjnej. Ta paradoksalna sytuacja wynika z artykułu 193 kodeksu wyborczego, który wymusza kandydowanie w formie listy kandydatów. Jak powyższe zasady mają przełożenie na rzeczywistość? Zasady te są ewidentnie i legalnie naruszane. W ogóle ciekawe, legalnie, zgodnie tak, z zasady prawa są zgodnie z prawem, są prawnie naruszane. Legalnie dlatego, że kodeks wyborczy to ustawa, a ustawa jest źródłem prawa. W Polsce jednak wszystko postawione jest na głowie. Konstytucja powinna być nad ustawą. W Polsce jednak ustawa jest niestety nad konstytucją. To jest w ogóle chore, to jest chore. Załóżmy, że obywatel Pogodzi się z naruszeniem jego indywidualnego biernego prawa wyborczego i zdecyduje się skorzystać z tego prawa kolektywnie, tak jak to określa kodeks wyborczy. Zgłasza zatem swoją chęć kandydowania do komitetu wyborczego, który najbardziej odpowiada mu ideowo, tradycyjnie bądź religijnie. Jednak to, czy będzie mógł w ogóle skorzystać ze swojego biernego prawa i kandydować, zależy od decyzji Komitetu Wyborczego. Artykuł 211, paragraf 2 Kodeksu Wyborczego przesądza, że ilość kandydatów na liście nie może być większa niż dwukrotność liczby miejsc do obsadzenia w danym okręgu. A zatem przypuśćmy, że chęć kandydowania zgłosiło w okręgu 50 kandydatów, a liczba mandatów wynosi 10. Kierownictwo Komitetu Wyborczego może umieścić na liście tylko 20 kandydatów. Podwójna liczba w stosunku do ilości miejsc mandatowych. Pozostałych 30 musi odesłać do domu. Należałoby zatem postawić to następujące pytanie: na jakiej podstawie prawnej komitet wyborczy ma dokonać tej selekcji? Należy tutaj jasno zaznaczyć, że konstytucja. Nigdzie nie definiuje uprawnień jakiejkolwiek instytucji partii politycznej do decydowania o tym, komu udzielić zgody na kandydowanie, czyli skorzystanie z biernego prawa wyborczego. Sytuacja, w której jeden obywatel, na przykład szef partii, ma decydować, czy drugi obywatel może kandydować do Sejmu, nie da się pogodzić z zasadą równości i powszechności praw wyborczych. Narusza to w sposób ewidentny, Cytowany na początku artykuł 32 i artykuł 60 oraz artykuł 96 Konstytucji. Okazuje się bowiem, że wedle Polskiego Kodeksu Wyborczego jedni obywatele, czyli kierownicy partii czy komitetu, mają większe prawa niż inni w procesie wyborczym. Jedni są więc równi, a inni równiejsi. To tak jakby zacytować genialnego George'a Orwella. Tak więc kodeks wyborczy jako źródło prawa, co jest nad tym oczywiście powinna stać konstytucja, wyklucza możliwość indywidualnego kandydowania obywatela do Sejmu, zabierając mu prawo pojedynczego ubiegania się o poparcie wyborców i wymuszając konieczność kandydowania kolektywnego. I czyni to bez delegacji, czy podstaw konstytucyjnych. Bo na to konstytucja znaczy o tym nic nie mówi. Natomiast mówi, że mają być powszechne i równe, a jak widać to jest łamane. Wynika to z artykułu 193 kodeksu wyborczego, który wymusza kandydowanie w formie listy kandydatów. Okręgi są i muszą być wielomandatowe na podstawie artykułu 201 tego kodeksu. Tak więc pojedynczy obywatel, na przykład Jan Wojciech Kubań, tutaj bardzo dziękuję autorowi tego artykułu, że właśnie wrzucił moje nazwisko, któremu konstytucja zapewnia prawo do ubiegania się o mandat posła, co wynika z przytoczonego tu artykułu 32 i 60, nie może ze swojego konstytucyjnego, biernego prawa wyborczego skorzystać osobiście i indywidualnie. Nie może, ponieważ nie wolno zarejestrować listy. Wyborczej zawierającej nazwisko tylko jednego kandydata. To wynika z artykułu 211 kodeksu wyborczego. W ten oto prosty sposób łamana jest konstytucja. Głosujemy więc na listy kandydatów, a nie na samych kandydatów. Stąd o pierwsze miejsce na wyborczej liście toczą się prawdziwe boje przed wyborami. Byliśmy świadkami tego procesu. Albo walki, albo procederu na jesieniu ubiegłego roku, obecnie też, bo właśnie tworzy się listy do Europarlamentu. Polityka wygląda więc następująco. Ten, kto w partii cieszącej się sondażowym poparciem na poziomie 20% i więcej, dostanie jedynkę, zostanie posłem. To jest właśnie polski standard wyborczy. Ten mechanizm, wynikający wprost z właściwości procesu wyborczego. Jest w Polsce powszechnie znany. Oznacza to, że w wyborach, przeprowadzanych wedle polskiego kodeksu wyborczego, zostały złamane wszystkie zasady bezpośredniości i powszechności, a także zasada równości. Jest wybierana lista, a nie osoba. To kodeks wyborczy daje liderom partii i liderom komitetów wyborczych prawo określania, kto ma być posłem, co samo w sobie przeczy. Fundamentalnej zasadzie demokracji określonej w artykule czwartym konstytucji, zasadzie, przypomnę, że to naród ma prawo wybrać swoich przedstawicieli. Lider partii, określający kolejność kandydatów na liście wyborczej, bez wątpienia nie uzyskał do tej czynności zgody narodu. Podsumowując krótko i lapidarnie, wybory w Polsce nie są demokratyczne. Paradoksem jest to, że ta niedemokratyczność jest zaleg zalegalizowana prawnie. A to dzięki postanowieniu ustawy ponad konstytucją. Idźmy dalej. Kodeks wyborczy przyznaje mandaty poselskie tylko tym listom kandydatów, które uzyskały minimum 5% głosów w skali całego kraju. 8% w przypadku koalicji. 5% składu sejmu liczącego 460 posłów to 23 posłów. Przeciętny okręg wyborczy liczy w Polsce około 10 mandatów, co daje jedynie 2,2% głosów. Gdyby był możliwy indywidualny start w wyborach do Sejmu, to kandydujący, przykładowy Jan Wojciech Kubań, który wystartowałby i uzyskał 100% głosów mieszkańców okręgu, nie uzyska poselskiego mandatu. Musiałby bowiem wystawić listy w pozostałych okręgach kraju i tam prowadzić skuteczną kampanię, aby osiągnąć 5%, co być może przekracza możliwości Jana Wojciecha Kubania. Wymóg uzyskania 5% poparcia, 8% w przypadku koalicji partii w całym kraju, eliminuje wiele ugrupowań politycznych i łamie konstytucyjną zasadę proporcjonalności zapisaną. W artykule 96. Szczególnie drastyczne naruszenie zasady proporcjonalności widać na przykładzie Komitetu Wyborczego mniejszości niemieckiej. Mniejszość niemiecka ma jednego posła w Sejmie z tak zwanego automatu, ponieważ zgodnie z artykułem 197 kodeksu wyborczego, jako komitet mniejszości nie musi spełniać wymogu przekraczania 5% progu wyborczego. Co samo w sobie gwałci konstytucyjną zasadę równości i zakaz dyskryminacji zapisaną w artykule 32, punkt 2 Konstytucji, oraz nie da się w żaden sposób pogodzić z zasadą proporcjonalności. Prawo wyborcze nie może łamać zasad konstytucyjnych, niezależnie czy wybory odbywają się wedle ordynacji proporcjonalnej, czy według systemu większościowego. Co jednak w Polsce obecnie występuje. Forma systemu wyborczego, głosowanie na listy w wielomandatowych okręgach wyborczych oraz metoda przydzielania mandatów bez wątpienia naruszają konstytucję w sposób ewidentny i usankcjonowany prawnie. Śmieszne? Aż się płakać chce. Przywrócenie praw obywatelskich jest w tej mierze Bardziej niż konieczne. Ordynacja wyborcza, polegająca na systemie list partyjnych, zmuszanie obywateli do kolektywnego kandydowania to jest mechanizm likwidujący w Polsce demokrację, łamiący prawa obywatelskie i robiący z Sejmu niestety karykaturę parlamentu. To ważna myśl także powtórzę ją. Ordynacja wyborcza, polegająca na systemie list partyjnych, zmuszanie obywateli do kolektywnego kandydowania, to jest mechanizm likwidujący w Polsce demokrację, łamiący prawa obywatelskie i robiący z Sejmu niestety karykaturę parlamentu. Wybieramy więc posłów naszych przedstawicieli, według aktualnie obowiązującej ordynacji wyborczej. I co dalej? Dalej mamy artykuł 104 Konstytucji, który mówi: Co prawda, że posłowie są przedstawicielami narodu, ale jednocześnie mówi, że nie wiążą ich instrukcje wyborców. Czyli nie dość, że zostali niedemokratycznie wybrani, to dodatkowo po wyborach zostają spuszczeni ze smyczy wyborców. Komentarz? Tu żaden komentarz nie jest potrzebny. Zacząłem ten tekst artykułem 4 Konstytucji, a skończyłem artykułem 104. Pomiędzy tymi dwoma zapisami mamy ewidentną przepaść prawną. To jest po prostu niespójność Konstytucji. Czy musi tak być dalej? Oczywiście, że nie musi, ale jest. No bo niby kto miałby to zmienić? Bezbronny i ogłupiony naród? To już koniec materiału Mirosława Matyi na temat rozłożenia na czynniki pierwsze ordynacji wyborczej w naszym kraju. Jeżeli państwu spodobał się ten materiał i uważacie państwo, że warto by było, żeby inni też go znali, to prosimy udostępniać go na swoich kanałach społecznościowych. Wtedy być może trafi on do większej rzeszy ludzi. Oczywiście zamieścimy to również, ten cały ten tekst na portalu puffere.org, także będzie można właśnie z tym tekstem się tam zapoznać. Na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne programy.